Dzień dobry. Witam na pierwszej w historii naszej wspólnej nauki, na pierwszym w historii naszej wspólnej nauki streszczeniu lekcji fizyki. Postanowiłem rozbić to streszczenie na trzy krótsze filmy, tak żeby nikt się za bardzo nie męczył oglądając je. Przeniosę siebie tutaj. O. Otóż chciałem zacząć od pytania, po co właściwie te nowe przedmioty, chemia i fizyka, no bo biologii uczyliście się już w zeszłym roku. I kiedy tak się nad tym zastanawiałem, to postanowiłem przywołać korzyści, jakie mamy z czytania książek. No, języka polskiego uczymy się od początku szkoły, można powiedzieć, i to się w dużym stopniu obraca wokół lektur. No, lektury są bardziej lub mniej interesujące, szczególnie te obowiązkowe, ale czytanie książek coś tam wnosi w nasze życie. No i co na przykład? No, kształtuje osobowość. Przeżywając perypetie bohaterów książek, zastanawiamy się nad własnymi zachowaniami, jak my byśmy się zachowali w takiej sytuacji. Tak? To znaczy rozwijamy naszą osobowość. Książki zabierają nas w różne miejsca, w różne zakątki naszego świata, w różny czas. Literatura science fiction potrafi zabrać nas w przyszłość. Wszystko to poszerza naszą wiedzę. Książki też rozwijają zdolności analitycznego myślenia, dlatego że i to nie tylko kryminały, w których trzeba, wszyscy lubią wykryć zbrodniarza, zanim ujawni go autor książki, ale też są książki, które opowiadają o różnych wydarzeniach i analizują, wprowadzają je nas w świat przyczyn i skutków tych wydarzeń, a naszym zadaniem jest to zrozumieć, połączyć te przyczyny ze skutkami. To jest niewątpliwie zdolność analitycznego myślenia. No, poszerzają światopogląd, ponieważ jak mówię, jak powiedziałem już, na przykład konfrontują nas z różnymi przeżyciami, różnymi historiami, konfrontują nas z światem widzianym oczami różnych ludzi, z różnych kultur, z różnym nastawieniem. To wszystko poszerza nas światopogląd. No, rozwijają wrażliwość na innych ludzi, to zdecydowanie tak, ponieważ w książkach poznajemy emocje, książki przekazują nam historię, te historie bardzo często wiążą się z silnymi emocjami, uczymy się współczuć i uczymy się też rozwijać to współczucie w stosunku do osób, których znamy w realnym świecie. Rozwijają wyobraźnię, inspirują, poprawiają skupienie i orientację i koncentrację, no bo żeby zrozumieć to, co jest napisane, trzeba się skupić. Zwiększają zasób pojęć i słownictwa. Kto dużo czyta, ten zna wiele słów. I są tacy, którzy też opanowują w ten sposób ortografię. Poprawiają pamięć, bo po odłożeniu historii warto, dobrze jest pamiętać do następnego razu, w którym momencie, co się zdarzyło do momentu, kiedy żeśmy tę książkę odłożyli. No i w końcu książki, lektura doskonale redukuje stres, uspokaja, nawet usypia. Ja lubię zasnąć po prostu z książką w ręku. Otóż okazuje się, że tak samo można spojrzeć na badanie przyrody. Badanie przyrody też kształtuje osobowość. Badanie przyrody uczy nas współżycia z przyrodą, a to jest bardzo skomplikowany i złożony byt, więc żeby go dobrze zrozumieć, trzeba się naprawdę mocno napracować, trzeba mieć też dużo odwagi, więc badanie przyrody na przykład rozwija odwagę. Rozwija odwagę, rozwija systematyczność, rozwija też odporność na niepowodzenia, ponieważ no, nie potrafimy porozumieć się z przyrodą w języku takim, w jaki byśmy chcieli, tym, którego używamy na co dzień, na przykład w języku polskim. Trzeba słuchać tego, co mówi do nas przyroda, rozumieć jej język, to znacznie poszerza horyzonty. O zdolnościach analitycznego myślenia, no tu oczywiście trzeba kojarzyć różne fakty,
I jeżeli coś jest zdolnością analitycznego myślenia, no to właśnie to jest tą zdolnością analitycznego myślenia. Poszerza światopogląd, dlatego że otwiera nas na światy, których istnienia w ogóle byśmy sobie nie wyobrażali. Tak naprawdę nauka zaczyna się wszędzie, w tym momencie, w którym kończą się nasze takie codzienne doświadczenia. Ten świat nauki dotyczy zjawisk. Oglądaliśmy razem, robiliśmy razem różne doświadczenia, które były czasem dość zaskakujące i o których trudno się dowiedzieć coś na co dzień. Więc świat nauki rzeczywiście pozwala nam wejść w światy, których istnienia nawet byśmy się nie spodziewali. Rozwija wrażliwość na innych ludzi, no dlatego, że otwiera nas na zrozumienie różnych mechanizmów, które determinują poglądy, działania, sposób myślenia innych i zaczynamy ich w ten sposób, jeżeli rozumiemy te mechanizmy, włączamy je do naszego rozumienia rzeczywistości, to zaczynamy też lepiej tych innych ludzi rozumieć. Rozwija wyobraźnię, no bo na świecie dzieją się rzeczy, o których nie śniło się filozofom. Inspiruje, poprawia jak najbardziej skupienie i koncentrację. Myślenie jest czymś, co wymaga skupienia i koncentracji. Zwiększa zasób pojęć i słownictwa, bo wprowadzę was w świat, którego opis wymaga używania czy stworzenia specjalnych pojęć. No i oczywiście zastanowienie się nad czymś, myślenie na spokojnie, redukuje znacznie stres, uspokaja, a także usypia, mi się zdarza zasypiać, myśląc nad rozwiązaniem jakiegoś problemu. Na przykład nad pomysłem na jakieś doświadczenie, które możemy zrobić razem. Próbowałem was przekonać w ten sposób, że nauki przyrodnicze nie różnią się tak bardzo od tego wszystkiego, co już znacie, od nauki o kulturze, o świecie widzianym przez pryzmat w taki sposób, w jaki uczy nas tego na przykład literatura. To jest, te dwie kolumny się tutaj doskonale dopełniają. Mądrości nie sposób podzielić na jedną i na drugą. Mądrość to jest synteza obu tych kolumn. No i zaczynamy. Zaczynamy w tym kierunku się rozwijać. Dziękuję bardzo.